Zapraszam wszystkich na mojego Facebooka. Ktoś może słusznie zadać pytanie, dlaczego przerobiłem świąteczny odcinek Świnki Pepi akurat teraz? Otóż powód jest prosty, po prostu... Chciałem być szybszy od Coca-Coli. Play. Ja, Mikołaja. Jest poranek narodzenia. Ja rodzę! Pepa i jej rodzina nocowali w domu babci i dziadka. George, obudź się! Chwila, co ty kurwa robisz w moim łóżku? Był tu Mikołaj! Bańki mydlane! Noż kurwa mać, a już liczyłem, że to będzie Wiedźmin. Po chuj mi ten komiks. Czy serio mam się nim podetrzeć? Mandarynki! Etam. Ja tam wolę prawdziwe cycki. Złożyć życzenia babci i babci? Babciu! Bez paniki! Wszyscy na pokład! Jest Boże Narodzenie! Był tu święty Mikołaj. Możemy zobaczyć, czy wciąż tu jest? Nie, Mikołaja tu nie ma. No chyba twojego mózgu nie ma. Przecież widzę, że święty Mikołaj tu stoi, najebany jak autobus. Pod choinką stoją trzy wielkie prezenty. Do kurwy nędzy. Zawsze wiedziałam, że jesteś debilem, ale żeby nie umieć liczyć... Pod choinką stoją trzy wielkie prezenty. To już naprawdę trzeba się postarać. Po kim jesteś taka głupia? Chyba po dziadku. Prosiłam Mikołaja o jaja Mikołaja. Możemy je teraz otworzyć? Nie, Pepo. Wszyscy jedzą świąteczne śniadanie. Co chwieje się w powietrzu? Nie wiem. Dalej w filmie. Jestem ciekaw, jak mi to wytłumaczysz. Galakopter! Mogliśmy myśleć, kurwa, cokolwiek. Brzmiałoby to lepiej. Naprawdę, cokolwiek. Co chwieje się w powietrzu? Nie wiem. Kretyni. Co chwieje się w powietrzu? Nie wiem. Wszystko. Co chwieje się w powietrzu? Nie wiem. Helikopter! Co chwieje się w powietrzu? Nie wiem. Galakopter! Pierdol się w filmie! Pierdol się w filmie! Pierdol się w filmie! Miejmy to już za sobą. To jest zajebiste! Pomagali mi go zrobić Pepa i George. My mieszaliśmy. Pomyślałaś sobie życzenie, Pepo? Tak. Pomyślałam sobie. Nie mów nam. Otwórzmy prezenty. Hurra! Ten jest dla George'a. To wygląda na skomplikowane. Popatrzmy. To idzie tu, a to idzie tu. Ścigajmy się. Uwaga, gotowi, start! Tata i dziadek lubią bawić się wyścigówkami. Czy to nie jest prezent dla George'a? Myślę, że George dobrze bawi się pudełkiem. Zastanawia mnie, po kim George jest takim zjebem. To chyba jasne, że po ojcu. To racja, ale nie zapominaj, kochana, że po kimś i ojciec musiał odziedziczyć swój debilizm. To jest twój prezent, tato świnko. Pieniądze! A ja mam... Pieniądze! Für Deutschland. Skarpetki! 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 Zatem ostatni prezent musi być dla... Dla mnie! Prosiłam Mikołaja o jaja Mikołaja! Mikołaj zapomniał o mnie. O nie! Jesteśmy zgubieni. Przecież byłam grzeczną świnką, prawda? Szczerze, takiego pasożyta jak ty w życiu nie widziałam. Noż ja pierdolę, kurwa twoja mać. To, że mi się dupsko blokuje w kominie, to już tradycja świąteczna. Już za tydzień na kanał wlatuje najnowsza przeróbka o minionkach na prośbę Wojciecha. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!